Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Takiego rozpoczęcia sezonu pstrągowego jak w tym roku to ja jeszcze nie miałem. Naprawdę było świetnie, połowiliśmy grubo. Jeżeli jeszcze nie widzieliście relacji z tego wypadu, koniecznie nadrabiajcie zaległości. Film oczywiście jest dostępny na kanale. W dzisiejszym filmie chcę podzielić się z Wami krótko moimi doświadczeniami dotyczącymi łowienia dzikich pstrągów w rzekach na jaskrawo ubarwione przynęty. To może być kontrintuicyjne dla wielu z Was. To może być coś stojącego w sprzeczności z Waszymi doświadczeniami. Jeżeli tak, to tym lepiej. Musimy przełamywać cały czas stereotypy, przyzwyczajenia, aby stawać się lepszymi wędkarzami, a z drugiej strony, żeby po prostu dopasowywać się do sytuacji nad wodą. Czy takie jaskrawe przynęty działają zawsze i wszędzie? Zdecydowanie nie. Natomiast warto jest wiedzieć, kiedy mogą zadziałać, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Na pewno zawsze warto mieć chociaż jedną taką przynętę w pudełku, natomiast nie zawsze warto ją też wyciągać. Zatem kiedy ją warto wyciągać? Już Wam mówię. Łowienie pstrągów potokowych na spinning w dzikiej rzece kojarzy się przede wszystkim z naśladowaniem natury i to jest bardzo dobre skojarzenie. Jako spinningiści staramy się odwzorować naturalny pokarm pstrągów. Niewielkie rybki, pijawki, owady, inne żyjątka, które zazwyczaj mają stonowane kolory, dyskretne, wpasowujące się w to, co dzieje się na dnie tej rzeki. No siłą rzeczy to są zwierzęta, które muszą unikać wzroku drapieżników, które cały czas starają się przed nimi ukryć. Zatem co w ogóle może robić taka jaskrawa, seledynowa, żółta, pomarańczowa, czerwona przynęta w krystalicznie czystej wodzie pstrągowej rzeki? No cóż, może budzić zainteresowanie, może budzić wściekłość ryb. Obojętne na co zadziała, na który z instynktów, prawdą jest, że czasami robi robotę. No cóż, ja jako pstrągarz też przez długie lata nie mogłem w ogóle dopuścić do siebie myśli, że coś skrajnie odróżniającego się od tego, co pływa w rzece, może być ciekawym łupem dla pstrąga. Przekonała mnie do tego bardzo ciekawa sytuacja. Otóż wybrałem się nad nową dla mnie rzekę z moim kolegą. Razem odkrywaliśmy tę wodę, to był nasz pierwszy raz na tej rzeczce. Chodziliśmy po miejscówkach, próbowaliśmy swoich sił. Ryby na szczęście okazało się, że w wodzie są i co więcej reagują na nasze przynęty. Ja łowiłem złotym stonowanym woblerkiem, było naprawdę nieźle. W pewnym momencie jednak brania się skończyły i trzeba było zacząć kombinować. Wtedy Arek, serdecznie pozdrawiam Cię, jeżeli oglądasz ten film, Arek wyciągnął niewielkiego horneta Salmo Fire Tiger, czyli bardzo jaskrawy kolor, coś co zupełnie kłóciło mi się z łowieniem pstrągów. Co się wydarzyło? Mocno się zdziwiłem. W miejscach, w których ja wrzucałem swoje przynęty i nie miałem choćby najmniejszego kontaktu z rybą, okazywało się, że jednak te ryby były i co więcej wychodziły do jaskrawego woblera Arka, zjadały ten wobler, dawało je się złowić, dawało je się wyciągnąć. No słuchajcie, kopara mi opadła. Co by jednak nie było, my wędkarze spinningowi lubimy sugerować się sukcesami innych wędkarzy spinningowych, także już na kolejny wypad i ja zaopatrzyłem się w podobną przynętę. Co więcej, okazało się, że nie tylko w rękach Arka bywa ona skuteczna. Oczywiście wypad za wypadem, zacząłem stosować tę przynętę coraz częściej, raz z lepszym skutkiem, raz z gorszym. Po jakimś czasie zacząłem wyciągać wnioski, kiedy takie przynęty są rzeczywiście skuteczne. Pierwszą taką sytuacją i najbardziej oczywistą, najbardziej logiczną jest oczywiście przybór wody, a co za tym idzie, jej wyraźne zmętnienie. W tym wypadku jaskrawa przynęta po prostu pozwala pstrągowi łatwiej się zlokalizować. Zdecydowanie mocniej niż przynęta ciemna, jakaś szarobura, odróżnia się od tego, co dzieje się w wodzie, od koloru wody, od koloru dna, od wszystkich innych żyjątek, które w mętnej wodzie tym łatwiej unikają wzroku pstrąga, tym łatwiej się przed rybami chowają. Czasami w mocno podniesionej wodzie tylko i wyłącznie jaskrawa przynęta jest w stanie przebić się do zmysłów ryb i dać nam jakąkolwiek szansę na ich złowienie. Natomiast prawda jest taka, że na mocno podniesionej, a co za tym idzie podmętnionej wodzie, czasami udaje się złowić naprawdę kapitalne pstrągi. Co więcej, wiele jest takich łowisk, kiedy te duże pstrągi są dla nas na co dzień nieosiągalne, bardzo cwane, bardzo ostrożne i tylko wtedy, w zasadzie, kiedy woda się podnosi, stają się mniej ostrożne i jest szansa jakakolwiek, aby je trafić. Po drugie, zimna woda.
Tutaj skojarzenie z trociami wędrownymi chociażby, myślę, jest wskazane. Oczywiście sytuacja z pstrągami potokowymi, formą osiadłą Salmotrutta, jest to nieco inny temat. Natomiast okazuje się, że mimo wszystko te żarówiaste przynęty, które śmiało można by wrzucić do pudełka trociowego, czasami je zwiększając, czasami niekoniecznie, te przynęty działają również na rzekach pstrągowych w zimie. Sam dobrych kilka lat temu już zacząłem kombinować właśnie z łowieniem w zimie na takie jaskrawe przynęty. Sprawdzały mi się żółcie, czerwienie, pomarańcze, seledyny, różne kolory. Natomiast szybko podłapali ten trend ode mnie koledzy i okazało się, że nie tylko to jest moje widzimisię, rzeczywiście okazywało się bardzo często, że zamiast naturalnie wyglądających przynęt, te jaskrawo ubarwione w zimnej wodzie, w zimie, na początku sezonu pstrągowego dawały zdecydowanie lepsze rezultaty. Nie na wszystkich wodach, to zaznaczam. Tutaj wchodzą w grę pewne regionalizmy w zachowaniu ryb. Są takie rzeki, gdzie pstrągi unikają jak ognia jaskrawych przynęt, a przynajmniej w większości sytuacji. Są natomiast też takie wody, w których przepadają za jaskrawo ubarwionymi woblerami, może nie przez cały rok, ale zawsze na otwarciu sezonu pstrągowego mam w swoim pudełku przynajmniej jednego, dwa woblery, właśnie krwiście czerwone, jakieś żarówy, pomarańcze, żółcie, tego typu przynęty, czasami jakaś obrotówka, wahadówka, zawsze coś jaskrawego w moim pudełku jest, a już gumy to obowiązkowo. A teraz połączmy kropki. Kropka pierwsza, sytuacja pierwsza, czyli woda podniesiona, podmętniona. Sytuacja druga, woda zimna, woda zwłaszcza na rozpoczęciu sezonu pstrągowego. No cóż, często składa się tak, że woda podniesiona, podmętniona i woda zimna to woda po prostu pośniegowa. Jeżeli aktualnie jest odwilż, jeżeli śnieg stopniał raptownie, dostał się do Waszych rzek, no to siłą rzeczy podniosła one swój poziom. Po drugie, po prostu też temperatura wody siłą rzeczy spadła i to absolutnie nie są łatwe warunki do złowienia ryby. W takich szczególnych sytuacjach jaskrawo ubarwione przynęty czasami po prostu były jedynym ratunkiem, aby nie zejść o kiju. I to absolutnie nie jest tak, że ryby będą się zabijać o Wasze jaskrawo ubarwione przynęty. Czasami trzeba rzeźbić, 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 o czym zresztą wielokrotnie mówiłem. W zimnej wodzie, w podmętnionej wodzie trzeba mieć cierpliwość, sporo cierpliwości do obławiania miejscówek i ta cierpliwość często procentuje. Okazuje się z biegiem czasu, że wędkarze, którzy nonszalancko podchodzą do obławiania kolejnych miejsc, którzy po prostu robią to na łapu capu, robią to niedokładnie, oni na tym tracą. Zaś ci, którzy są cierpliwi, dokładni, którzy przykładają się do łowienia, niekiedy tylko oni mogą liczyć na złowienie jakiejkolwiek ryby. Sytuacja trzecia, skuta ryba. Ryba, która nam wzięła, która nam spadła, która ukuła się haczykiem bądź kotwiczką. Czasami jest to ryba, która była przez nas holowana przez jakiś tam moment i spadła. I wielu z nas poddaje się w tym momencie, macha ręką, myśli pozamiatane. Otóż niekoniecznie. Pamiętam jak dziś sytuację z nadrzeki, kiedy dzień po dniu przyjeżdżałem na miejscówkę chcąc złowić dużego pstrąga. Wiedziałem, że on tam jest, wychodził mi do przynęty raz, drugi, trzeci, nie wziął ani razu. Tego dnia woda poszła nieco w górę, nieco też zmętniała. Założyłem tradycyjnie jakiegoś tam woblerka w stonowanych kolorach. Zarzuciłem, oczywiście pstrąg łupnął jak wściekły. Niestety, później miałem już mniej szczęścia. Dosłownie po pół metra holu ryba się spięła i musiałem obejść się smakiem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Natomiast na wszelki wypadek zacząłem gmerać w pudełku, rzuciłem jeszcze raz, drugi, trzeci jakimś innym woblerem czy obrotówką ubarwioną naturalnie przynętą. Nie przyniosło to żadnego rezultatu. Byłem święcie przekonany, że ryba już ma mnie dość. Założyłem wtedy, a jakże, jaskrawego Horneta Salmo, tego, którego podpatrzyłem u Arka, zarzuciłem, pstrąg łupnął, jednak dał się skusić do brania, a ja miałem banana na twarzy. I to nie była jedyna taka sytuacja, kiedy na miejscówce rybę zaciąłem, widziałem dokładnie, co się wydarzyło, że mi spadła, dlaczego mi spadła, najczęściej dlatego, że młynkowała ostro i się po prostu tworzyła dźwignia, haczyk wypadał, czy kotwiczka z pyska ryby.
I wielu wędkarzy w takim wypadku by się poddało, albo w najgorszym razie machnęło ręką i wróciło na tę miejscówkę za jakiś czas, za pół godziny, za godzinę. To jest dobry scenariusz, dobre wyjście z sytuacji. Natomiast zanim odejdziecie z miejscówki, warto jest mimo wszystko od razu wrzucić tam coś jaskrawego i nie zawsze, ale czasami jednak ta ryba, która wydawałoby się już, jest już bardzo przepłoszona, jest bardzo ostrożna, mimo wszystko ta ryba czasami pozwoli się złowić. Nie raz i nie dwa się tak zdarzało. Niekiedy przynęty jaskrawe są bardzo skuteczne, są skuteczniejsze od innych przynęt na łowiskach mocno przełowionych. Natomiast absolutnie nie jest to żadna reguła. Wręcz bym powiedział, że jest to pewien wyjątek od reguły. Najczęściej na takich mocno przełowionych łowiskach poddanych dużej presji sprawdzają się bardziej przynęty stonowane, przynęty wyglądające naturalnie, przynęty pracujące delikatnie, przynęty dyskretne w swoim zachowaniu w wodzie. Takie jest moje zdanie. Natomiast byłem świadkiem sytuacji i też zdarzyło mi się samemu łowić na takich mocno obławianych przez innych też wędkarzy wodach jaskrawymi przynętami z dobrym skutkiem. Tutaj, tak jak mówię, nie ma żadnej reguły. Jeżeli nad wodą macie wielu innych wędkarzy stosujących naturalnie wyglądające przynęty, być może jaskrawa przynęta po prostu ryby zaskoczy i pozwoli Wam coś złowić. Jeszcze raz podsumowując, trzy sytuacje, w których polecam Wam spróbować jaskrawych przynęt, jaskrawo ubarwionych przynęt na pstrągi, to podniesiona, podmętniona woda, woda zimna, chociażby początek sezonu pstrągowego, oraz ryba skuta, ryba, która była na naszym haku, która już jest bardzo przepłoszona, ostrożna, a mimo wszystko staramy się, stajemy na głowie, aby ją złowić. A teraz pokażę Wam kilka przykładów takich jaskrawych przynęt, które ja w swoim pudełku noszę. Jeżeli chodzi o obrotówki, które bardzo lubię notabene na pstrągi, gdy na nie poluję, no to tutaj w pierwszej kolejności zazwyczaj do wody leci złoto. Klasyczna aglia od Mepsa, dwójeczka złota, no coś, czego nie może zabraknąć w pudełku szanującego się pstrągarza. Czasami, gdy woda jest prześwietlona, krystalicznie czysta, kiedy ryby są bardzo ostrożne, wybredne i nie chcą współpracować, wędkarze sięgają po coś jeszcze bardziej stonowanego. Tutaj paletka tej obrotówki jest po prostu czarna. W kontekście naszych dzisiejszych rozważań nad użyciem jaskrawo ubarwionych przynęt, natomiast dwie kontrastujące z tym dotychczasowym wyborem propozycje. Pomarańcz i czertus, czyli taki seledyn jaskrawy. Jeżeli chodzi o wahadłówki, to tutaj również w pudełkach polskich pstrągarzy i nie tylko polskich zresztą dominuje miedź, złoto w postaci mosiądzu chociażby, wiele jest srebra. To jest przykład klasycznej błystki pstrągowej. A tutaj dla odmiany wrzucimy coś rodem z Chin, rodem z platformy AliExpress. Taka jarzeniowa wahadłóweczka. Z drugiej strony również kolorek jest mocno bijący po oczach. Łowienie pstrągów na spinning to dla wielu kolegów przede wszystkim rękodzieło. Świetne polskie rękodzieło. Na przykład znakomite woblery. I odwzorowywanie tego, co pływa w wodzie. Tutaj doskonała, dopracowana imitacja strzebli potokowej autorstwa Piotra Mołdocha z pracowni Roztocze. Gorąco polecam Wam ten wobler. Natomiast w kontekście jaskrawości w naszym pudełku i możliwości ich wykorzystania, również wobler Piotrka, nieco inny jednak. Taki strażak naprawdę złowił mi wiele świetnych ryb, zresztą niektórzy koledzy podłapali ten trend i łowią na tego woblera świetne ryby. Pozdrowienia, Karol. Nie tak dawno recenzowałem Wam na kanale nieco rzadziej spotykaną, a niesłusznie w pudełkach polskich pstrągarzy przynętę, mianowicie cykadę. To cykada Spinmat Uklejka, 2,5-gramowa. Teraz akurat widzicie model w kolorze miedzianym. A tutaj bije po oczach taki żółty tygrysek. Ten kolor nie dość, że kontrastujący przez te czarne pasy na jasnym, żółtym tle, to sam w sobie mocno jarzeniowy, odznaczający się w wodzie, potrafiący skusić ryby, niejednokrotnie się o tym przekonałem. I absolutnie nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć przynęt gumowych. Teraz pokażę Wam coś, na co ostatnio złowiłem fajną rybę. Marka nazywa się Finesse Bite, a model gumy to Duckworm.
ze względu na specyficzny kształt ogonka, bardzo pięknie pracujący podczas aktywnej animacji w wodzie. Co więcej, ta guma jest w bardzo blado-różowym kolorze, kolorze, który uwielbiam na pstrągi, który sprawdza się w większości sytuacji. Natomiast kiedy trzeba pstrąga uderzyć po oczach, to warto byłoby wrzucić do wody coś takiego. To również Finesse Bite, model nazywa się Earthworm, a kolor to, jak widzicie, jarzeniowy, różowy, fluoróżowy, też zresztą bardzo przeze mnie lubiany. No, przeze mnie i przez ryby. Bardzo mi miło, że dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu pod filmem. Jeżeli masz doświadczenia z łowieniem pstrągów na jaskrawe przynęty, koniecznie daj o tym znać w komentarzu. Być może zdradzisz, jakie to przynęty i jakie to sytuacje były, kiedy te przynęty rzeczywiście przynosiły Ci dobre rezultaty. Bardzo chętnie zasugeruję się Twoimi doświadczeniami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz z wędkarskiego pudełka, to gorąco polecam Ci, abyś teraz zjechał na dół, kliknął przycisk subskrypcji i dzwoneczek, a wtedy nie ominą Cię nowe materiały na kanale. Gorąco też dziękuję wszystkim tym, którzy polecają moje filmy znajomym wędkarzom, którzy udostępniają je w sieci. To naprawdę bardzo wielka pomoc w rozwoju kanału. Dziękuję. Od jakiegoś czasu macie też możliwość wspierania tego, co robię, za pośrednictwem platformy Buy Coffee Tu, stawiając mi wirtualną kawę. Kilka osób już wsparło mnie tą drogą. Bardzo gorąco dziękuję za każde tego typu wsparcie. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Po pierwsze, mnie motywuje, aby po powrocie z pracy, po wielu godzinach spędzonych w biurze czy w terenie, siąść, odpalić sprzęt do nagrywania i po prostu pogadać z Wami, podzielić się swoim doświadczeniem. Po drugie, po prostu Wasze wsparcie zwiększa mój budżet, który mogę przeznaczyć na przynęty, akcesoria i inne rzeczy związane z nowoczesnym spinningiem. Takie doświadczenia, które nabywam z tymi przynętami, akcesoriami, sprzętem, one oczywiście będą pojawiać się na kanale. Chcę Wam o tym opowiadać, mówić. Chcę, abyśmy cały czas wymieniali się doświadczeniami, aby szło to do przodu. Jeszcze raz gorąco dziękuję za każdą formę wsparcia. Naprawdę wiele ono dla mnie znaczy. Jesteście świetni. Tymczasem mamy czwartkowy wieczór. Już kończę nagrywanie. Biorę się za montowanie tego filmu, a później pakuję się. Pakuję się, bo jutro do późna w pracy i zaraz po pracy lecę do rodzinnej miejscowości, skąd bladym świtem w sobotę ruszam na ryby razem z Bartkiem i ekipą. Kto w tej ekipie będzie, niech będzie niespodzianką. Śledźcie z wędkarskiego pudełka i oczywiście trzymajcie kciuki, oby chciały gryźć w trakcie weekendu, bo nie tylko w sobotę może uda mi się wyskoczyć na ryby, może też w niedzielę, ale aby tak się stało, oczywiście dobrze by było, aby woda nadawała się do łowienia i aby ryby chciały gryźć. Za to trzymajcie kciuki. Ja trzymam za Was. Łammy kije na wielkich rybach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!